Witam wszystkich oglądających. Tutaj widzicie przed nami łąki, ale my po łąkach nie będziemy dzisiaj chodzić. Idziemy w las. Będziemy lasem buszować po lesie. Lasy i tak dalej. Będą lasy. Lasy i zagajniki. Takie mniej więcej jak z tamtej strony daleko widzicie. Takie nieduże lasy. Tak samo tutaj będą lasy. Do pierwszego trafienia, słuchajcie. W takim razie. Dzisiaj tak myślę, że ten czas, no nie wiadomo ile godzin będziemy, ale zobaczymy co wpadnie. Po prostu myślę, że jakieś trafienia będą, chociaż trudno wyczuć w lesie, to raczej łuski, jakieś takie śmieci, jak monetki jakieś tam, no. Są lasy, które są wyjątkowe, wiecie, z moich filmów znacie. Natomiast tutaj to jest takie miejsce, że może coś wpaść albo i nie wpaść. Raczej amunicja prędzej. Lub jakieś takie śmieci gospodarstwa domowego. I jesteśmy na zagajnikach. Słuchajcie. I teraz mamy pierwsze trafienie. Zobaczcie sobie, co wersa, w jakiej głębokości kopie. Padel. Dzisiaj ten duży jest prawie, że ponad sztych. I zobaczcie co wyszło. Pierwsza rzecz to łuska od Mausera. Chyba niemiecka. No i lecimy dalej. Głęboko ciągnie wersa. Zresztą będą testy niedługo, to zobaczycie. I mamy następny dołek. No i co myślicie, że z dołka wyszło? Znowu łuska. Tylko ta łuska od Mosina tym razem. Starałem się zobaczyć, jaka data jest, ale no niestety nie widać. Jest zbita łuska. Te u góry. Po prawej stronie bodajże dwójka. Ale trudno tam być. Nie za bardzo widać, ale zbita mosinowska łuska. I lecimy dalej. I słuchajcie, zobaczcie jaki jest. Taka jest cisza. Cisza i głusza. Słuchajcie, słuchajcie się. Gdzieś daleko słychać psa, bardzo daleko. I nic więcej. Swój oddech tylko mogę słyszeć. Jest masakra. Tak cicho. Człowiek nie jest przyzwyczajony do takiej ciszy. Daleko od wszystkiego. Dobra. No, czasem potrzeba takiej głuszy i odbicia. Na razie. Do następnego. I mamy następne trafienie. Słuchajcie, tutaj patrzcie na to. Coś wam to przypomina. Część mundsztruku, czy jak to się tam nazywa, czy tam z jakiejś uprzęży końskiej coś. Myślę, że coś koło tego. Oczywiście to pierwsza wojna światowa na nic, jak nic, także. Na bank. Dobra. Do następnego trafienia. Tam idziemy. W tej głuszy. Tu nic nie ma. Słuchajcie, cisza. Słyszycie to? Nic. Cisza. Dosłowna cisza. I teraz patrzcie tutaj. Jest pierwsze trafienie.
Widzicie? Chyba jeden grosz jest. Chyba grosz jeden. Grosz? Co to jest? To nie jest grosz. Kurde, co to jest? Szwajcaria? 1955. Ale petarda. Ale jaja, Szwajcaria jeden. Nie wiem, jak to nawet się nazywa. 100 franka. Pięćdziesiąty piąty. Petarda, słuchajcie. Kciuki w górę. Lecimy dalej. Tą łąką idziemy. Ale jaja, Szwajcaria. Dobra. I widać w oddali czaple. Czaple białe? Coś takiego. Nie są to te łabędzie, ale to są czaple. Tylko nie siwe, tylko białe. Czyżby włociany były? Niemożliwe. I po dłuższym czasie mamy następną łuskę od Mosina. Październik 09 chyba 1909. Tak to wygląda. Dobra. Na razie lipa, tak jak wam mówiłem. Będą łuski, będą jakieś śmieci. A śmieci nie nagrywałem. Także śmieci jeszcze mam pełno w kieszeni. Jest, słuchajcie, następne trafienie. Następna moneta, słuchajcie. Patrzcie. Nie wiem, czy to srebro. Czterdziesty dziewiąty, pozdrawiamy. 20 groszy. To jest ciężkie, to jest miedzionikiel chyba. Tak. Pozdrawiamy. 49. Miedzionikiel, bardzo ładny. I lecimy dalej. Super moneta. No i tym razem płytka dosyć mauzerowska. P131S. Niemiecka chyba. I lecimy dalej. Po dłuższym czasie, słuchajcie, jest petarda nareszcie. Nareszcie petarda jest. Nareszcie. Patrzcie, patrzcie. To, co uwielbiam. Patrzcie, co jest. Ale piękny. Piękny grosz. Międzywojnie. Słuchajcie, jest tak ciemno. Momencik. Wyłączę się jeszcze raz. Już wysech ten grosz. Patrzcie. Który? 28? Zobaczymy. 28. Tam już widzimy koniec lasu.
28, słuchajcie, jest brudny, ale jest piękny stan. Patrzcie. Piękny grosz. Do następnego, słuchajcie. Już nie... I słuchajcie, z tego dołu pierwsza kawałek sztućca. Aluminium. Albo menu. Po raz pierwszy. Dobra. Także prawdopodobnie będzie już koniec. Pierwsza kulka szrapnelowa. Dzisiaj. Ołowiana. I z tego dołka wyszła łycha. Aluminium. Chyba. Tak, aluminium. Chociaż nie. To jest srebrzona jakaś. Jakiś plater. Tak. Aha. To jest jakiś plater. No dobra. Lecimy dalej. Mamy dołeczek i słuchajcie, jest petarda. Jest petarda. Jest petarda. Elegancja. 2 grosze. Ale jaki ładny. 2 grosze. A. 39. O kur. Ale dzisiaj fajne trafienie. Jak ja lubię międzywojnie. 39, słuchajcie, jest petarda. Jak ładnie wysycha? Patrzcie. Jak wysycha pięknie. Pięknie. O kurde, jaki cudeńko. Petardinho. Dzień załatwiony. 1939. Piękny grosik. Mówiłem w tych lasach tutaj, w tych zagajnikach, że łuski, jakieś śmieci domowe, ale... Jest petarda, jedna, druga, grosiki są, jest fajnie, jest super, superancko. Tam, co niektórzy to po prostu mają większe ambicje, tylko srebra kopać, no ale, a ja uwielbiam międzywojnie kopać. No i dobra. Lecimy dalej. Tą ścieżką. Tam lecimy. No i z tego dołeczka. Wyszedł szkaplerzyk. Jest szkaplerzyk. No i dobra. Szkaplerz jest. Międzywojnie jest. Jakaś szwajcarska moneta jest. 20 groszy.
Rzeczpospolita. 49. No trochę jest tego wszystkiego, słuchajcie. No dobra. Lecimy dalej. Wracamy. I z tego dołka wyszła taka plomba. PZ RW numer 20. PZRW. Nie wiem, co to za plomba. Znaczy powojenna pewnie. PZRW numer 20. Takie szybkie podsumowanie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć monetek, szkaplerz. Ta słotówa to myślałem, że się nagrywa, a nie nagrywała się. 85 rok, pozdrawiamy. Aluminium. No i tak, tutaj mamy te łuski, co widzieliście. Kulka ołowiana, jakieś amunicja, jakieś tam pierdoły.